My jesteśmy w restauracji indyjskiej. Jak ona się nazywa? Thai India nazywa się. Thai Indian. I my tutaj zamierzamy zjeść czegoś pysznego. Jak widzimy, dziewczyny ubrane są odpowiednio do takich miejsc. Ola, co powiesz? Czy twoja odzież spełnia normy tej restauracji? Jak najbardziej? Jak najbardziej. Makijaż, włosy mam ułożone odpowiednio. Co ochroniarz powiedział na wejściu? Nic nie powiedział? O, cześć Nastia. Dzień dobry. Zamówiłem sobie indyjską herbatę, zobaczcie. Wygląda jak kawa z mlekiem. Natomiast Ola sobie zamówiła herbatę owocową. Się nie piszą gramy, litry, nic się nie pisze i tak się okazało, że indyjska herbata jest w kubeczku, a herbata owocowa jest w takim czajniczku. Tak, jako ten czajniczek. Bardzo nam się spodobało w tej restauracji, polecam gorąco. Patrzcie, jaki tutaj jest widok na jezioro Maltańskie. Z czym siostra przyszła? Czuda nowość przyniosła. Utka rada, utka kriata przyniosła. Tak i хочеться пуститься утки в пляс. Jesteśmy w City Park Poznań. Przyjechaliśmy odwiedzić jarmark świąteczny, ale tutaj jest coś za cicho i my nie jesteśmy pewni, że dzisiaj to w ogóle jest. Ale dużo ludzi. W jednym z poprzednich vlogów mówiliśmy o jarmarku na terenie City Parku Poznań. No, miała być tu strefa karuzeli, o której mówiłem, ale nic nie ma. My teraz szukamy stanowiska Rudy Pies. Znaleźliśmy naszego Maxa tutaj i jego stanowisko Rudy Pies. No i teraz... W razie czego tu jest tort kijowski jeszcze. To jest bardzo, bardzo fajny tort. Ja go uwielbiam. Takie orzeszki. A co tam w środku tych orzeszków jest? To jest w środku jest mleko skondensowane. I tutaj jeszcze takie ciasteczka z dżemem truskawkowym. Tak wygląda jarmark. Tam jest arena. Od strony parku. Od strony parku, gdzie jest arena. nie wiem jak ten park się nazywa, ale tam jest ten park. I tutaj taki zakręt. Naprzeciwko Golden Square'u. Tu jakieś gofry, nie wiem. Golden Square. Golden Square. City Park. Poznań. Golden Square. Pokaż jaka choineczka świąteczna. Jedna, druga. Emilka, dobre? Kto to jest? Miś kiedyś. Jura go zjadł. A ja go zjadł. To jest syrop kokosowy. Tak? To syrop? Tak. Polewa kokosowa. A tu jeszcze polewa klonowa. Tam jeszcze różne smaki. Wzięliśmy takie orzeszki. I tutaj w środku mleko jakieś tam zagęszczone, tak, jak, nie zagęszczone, jakoś inaczej on mówił, ale jakieś tam skondyzowane. To jest taka typowo ukraińska bardziej ciasteczka, radziecka chyba. On tam jeszcze na miejscu różne ciastka robi. Tak, jeszcze różne ciastka robi, tak. A jeszcze robi... na zamówienie robi. Tak,
jakby ktoś chciał, to na zamówienie robi. Zostawimy kontakt na dole, tak? To w ogóle nie jest pyszne, także nie polecam w żadnym razie tego brać. Nam więcej będzie. Nie polecam zamawiać, a my zamówimy. Teraz znów jak zawsze, tylko wy, my i Multipla. Milka już śpi, ale niedźwiedzia mi nie daje. Daj misia. Ja teraz jadę na zakupy. Chcę kupić sobie dżinsy, zobaczymy czy to się uda. To dla Oli. Ola ma XXS. Dla Oli idealnie by pasowało dżinsy XX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 
kasza dziewczynka, nasza malutka, w środę wieczorem przyszła i tak lekko pokaszliwała, a w nocy dostała gorączkę. No i poszliśmy do lekarza, bo taki kaszel był bardzo, bardzo dziwny i ja się bałam, żeby nie było jakiegoś zapalenia oskrzeli albo czegoś podobnego. Boże, nawet takich słów nie wiem po polsku. No i jak poszłam pracować do żłobka, to dowiedziałam się. Pani doktor sprawdziła, zbadała ją i powiedziała, że wszystko jest ok, że ogólnie tylko wirusa jakiegoś złapała Emilka. I to przez to zimne powietrze przeszło jej po prostu na taki kaszel. Teraz jedziemy po Nastię. Nie pokazałeś ostatnio, nie? Pokazywałem, tak. Nie pokazywałeś. Nie pokazywałeś. Dzień dobry. Ola, co kupiłaś? Kupiłam spodnie. Dzisiaj? Dzisiaj, w super sklepie H&M, za tą kwotę. Kosztowali 199, kupiłam za 50 zł 99 groszy. Jaki był to rozmiar, Ola, XXL? To był rozmiar 25. Dział dla dzieci był, czy co? Nie, dla nastolatków. A to w jakim sklepie kupiłaś? Ten sam fajny sklep. Co to za sklep? Taka kwota. Wcześniej kosztowali 79,90. Jingle bell run. I czerwona star.